Rola kobiet w naszym gospodarstwie szczepanówka jest bardzo ważna, ponieważ obecny kształt, wizerunek oraz profil naszej działalności zawdzięczam mojej mamie, mojej babci, a nawet już prababci, która po prostu nauczyła nas takiej samodzielności, niezależności i radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Moim zdaniem sadownictwo jest to zajęcie dla kobiet, ponieważ dlaczego nie? Jeżeli ktoś ma pasję do sadownictwa i do tego, co robi, to nieważne, tutaj jest płeć. Moim zdaniem coraz więcej kobiet zajmuje się sadownictwem oraz rolnictwem. Widzę to wśród moich klientów, gdzie coraz więcej właśnie to kobiety przejmują stery tak naprawdę i na przykład przejmują gospodarstwa po swoich rodzicach. Poza sadownictwem, tak czysto dla relaksu, zajmujemy się pszczelarstwem. To jest takie hobby, które tak naprawdę jest od 5 pokoleń kultywowane w naszej rodzinie. Każdej kobiecie, która chciałaby zająć się tak na poważnie sadownictwem i prowadzeniem takiego biznesu, powiedziałabym: nie poddawaj się, każdą porażkę przekuwaj w swoją siłę. Nie patrz na innych oraz na opinie innych i rób to, co lubisz, tak jak lubisz. Największą satysfakcją w mojej pracy jest zadowolenie naszych klientów i ich uśmiech na twarzy oraz ten moment, kiedy przychodzą i mówią nam: dziękujemy, że jesteście. To jest taka moja największa satysfakcja.